Robert Bryczek przed galą Spartan Fight 4. Widzę, że na żaden beef, powiedzmy taką złą krew, pomiędzy wami nie ma co liczyć. Nie. Myślę, że obaj tam podchodzimy do tego czysto sportowo. A miałeś kiedyś takich rywali, z którymi ewidentnie się nie lubiłeś i czy to tobie pomaga, czy wręcz odwrotnie? Nie miałem tak do tej pory. Zmiany w zasadach, które powiedzmy są wymuszone przez ten numer jeden na świecie UFC, dzisiaj było mówione na wstępie o tym, czyli że będzie należy uważać bardziej na otwieranie dłoni w kierunku oczu rywala, no i powiedzmy tą punktację, gdzie będzie bardziej liczyła się agresywność zawodnika. Często lubisz walczyć z kontry właśnie, czy to zmienia jakoś w twoim przypadku game plan? Wiedziałeś w ogóle, że będą takie zmiany? Nie, ponieważ myślę, że efektywne ciosy od efektownych też się różnią, także myślę, że to za wiele nie zmienia. Chociaż z tego co wiem, te przepisy miały wejść od stycznia 2017, widzę Spartan poszedł krok dalej i wprowadził je od jutra. Właśnie dużo rozmawialiśmy wczoraj o tym, jak sport jest oczyszczany. Ty rozumiem, jesteś tego wielkim fanem. Oczyszczany z dopingu. Tak, jak najbardziej. Dlatego podoba mi się to, co robi UFC. No, a jeśli chodzi o Europę i Polskę, no to trudno mieć pretensje do zawodników, że stosują doping. To raczej leży w gestii organizatora, żeby zadbał o to, żeby po prostu sport był czysty. Mhm. Grzegorz Siwy, który miał 5-letnią przerwę, stoczył niedawno jeden pojedynek. Czy ty sądzisz, że jakby on zdążył już się przyzwyczaić do tego? No bo 5 lat to jest kawał czasu, to jest już zupełnie inne MMA i czy on jest tak naprawdę już twoim zdaniem gotowy? Ciężko mi powiedzieć, to powinien wiedzieć sam Grzesiek najlepiej, ale każdy ma do tego jakieś indywidualne podejście. Jeden lubi czuć głód walki, drugi rdzewieje, także tak naprawdę klatka zweryfikuje. Jest, ta gala jest zdominowana powiedzmy tak przez dwa kluby. Twój właśnie Veto w Bielsku-Białej i Spartakus Rzeszów Zakopane. Który z swoich kolegów... Czy może nie mój, może nasz. Wasz, okej. Który z swoich kolegów właśnie klubowych twoim zdaniem zrobił taki mocny progres i powinniśmy zwrócić na niego szczególną uwagę jutro? Ja myślę, że każdy zrobił duży progres. Od kiedy po prostu jakby... Od kiedy jesteśmy jakby w barwach Veto, to zmieniło się trochę podejście i wydaje mi się, że każdy zrobił progres i pokażą to jutro chłopaki na gali. I jeszcze zapytam o... Na pewno takim dobitnym przypadkiem jest też Dawid Żywica, który miał tam jakąś falę porażek i po prostu tam od momentu, kiedy razem współpracujemy, no to zrobił 6 walk i wszystkie wygrał. Nie, tam chyba coś jedno było jakieś niedomówienie, ale to wiem, że to sprawa w toku. Okej, powiedz, jaką tak naprawdę, pomimo że jutro masz pojedynek w walce wieczoru, ważny pojedynek, masz jakąś taką strategię, którą obrałeś sobie powiedzmy na resztę tego roku czy na najbliższą przyszłość, bo mniemam, że coś planujesz. Tak, na pewno pierwsza połowa roku w jakiś sposób stracona, jeśli chodzi o ilość walk, dlatego o ile zdrowie pozwoli, to będziemy się starali w drugiej połówce nadrobić. Okej, a masz jakieś plany względem jakiegoś konkretnego kierunku za granicą bądź jakiejś federacji? Gdzieś tam padło parę propozycji, ale myślę, że na tyle mało konkretnych, że nie warto na razie o nich mówić. Dobrze, w takim razie trzymam kciuki jutro i powodzenia. Dziękuję bardzo.